Żyjmy coraz lepiej po raz 475. Bo to nie było tak, że szukałaś logodydaktyki, czy szukałaś Moniki. Szukałaś czego, czy kogo? Szukałam siebie. Po prostu byłaś w takim momencie, że chciałaś znaleźć siebie. Tak. Dokładnie tak było. Szukałam siebie. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Joanną Cięciarą, naszą słuchaczką, adeptką, bardzo podobnie jak ja. Ja tylko niewiele dłużej niż ty, Joasiu. Jestem właśnie też adeptem logodydaktyki, tej drogi ku życiu coraz lepszemu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy dobrze się przedstawiłem? Tak, oczywiście. Tak, wszystko się zgadza, nie nakłamałem. Tak. Nie. Nie, powiedziałem, co chciałaś. Dobrze, w takim razie pierwsze standardowe pytanie. Jak to u ciebie było z tą drogą ku życiu coraz lepszemu? Czy zawsze byłaś zainteresowana tym tematem, czy go odkryłaś w pewnym momencie swojego życia? Opowiedz nam, proszę. Zatem tak, nie byłam zainteresowana tym tematem bardzo długo. Przez większą część mojego życia w ogóle nie znałam tego pojęcia, rozwój osobisty, lepsze życie. Nie, kompletnie nie. Przez 40 lat żyłam w nieświadomości, a teraz rok i 4 miesiące, odkąd poznałam. Zaczynam poznawać tak naprawdę, nie poznałam, bo to jest dopiero początek mojej drogi. Mam nadzieję, że czy kiedyś ktoś mądry powiedział mi, że ta droga się nie kończy. No miejmy nadzieję, tak. Czyli sobie po prostu żyłaś swoim życiem, tak. Mniej lub bardziej zadowolona i w pewnym momencie, tak 14 miesięcy temu, to tak jakby w tym momencie jakby się pandemia zaczynała. Czy... Dokładnie, to było w tym momencie rozpoczęcia pandemii, wtedy straciłam pracę, szukałam czegoś, co mnie przytrzyma przy życiu tak naprawdę, w normalności i nie wiem jak nawet to ująć. Czy może tak, pozwól, że podsunę ci jakieś tam możliwości powiedzenia tego, jak ja to rozumiem. Przyszła pandemia, była zmiana zawodowa, która nie w kierunku, który byś chciała i po prostu zrobiło ci się tak źle, mniej dobrze. I szukałaś jakiegoś wyjścia z tego miejsca, tak? Tak, zrobiło mi się bardzo źle, wręcz bardzo niedobrze. Mój nastrój spadł o... naprawdę 1000%, jeśli może tak spaść. No i wtedy znalazłam warsztaty u Moniki Tusińskiej, Mama w nowych czasach i tak to się właśnie zaczęło od tych warsztatów. To był początek. Ale jak rozmawialiśmy sobie przed włączeniem nagrywania, bardzo fajnie mi powiedziałaś i chciałbym prosić ciebie, żebyś to powiedziała naszym słuchaczom, bo to nie było tak, że szukałaś logodydaktyki, czy szukałaś Moniki. Szukałaś tego, czy szukałam kogo? Szukałam siebie. Po prostu. Byłaś w takim momencie, że chciałaś znaleźć siebie. Tak. Dokładnie tak było. Szukałam siebie. I nadal jestem w tej drodze, kiedy ciągle szukam siebie, ciągle szukam lepszej wersji, chcę być lepsza codziennie, próbuję stawać się lepsza. Lepszą wersją siebie. O tak. No, jestem przekonany, że nie tylko próbujesz. Te warsztaty były przede wszystkim skierowane do mam, tak? Tak, ponieważ Monika ma taki, można powiedzieć, chwyt marketingowy, na który kobiety się łapią najzwyczajniej w świecie, bo dla swoich dzieci jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej niż dla siebie. Podejrzewam, jak byłyby skierowane tylko dla kobiet, to już nie zachęcałyby tak mocno. Aż tak bardzo. Tak. Ja tam słyszałem, że nie tylko mamy się na to dały złapać w cudzysłowie i coś śmiechem, ale też tata czy dwóch.
tak bardziej dla towarzystwa mamy. Są i mężczyźni, co mnie bardzo cieszy. Naprawdę fantastyczni mężczyźni. To jest jeszcze bardziej pozytywne w tym wszystkim, tak? Że mężczyźni również zaczynają szukać i idą w tym kierunku i pomimo, że warsztaty nazywały się Szczęśliwa Mama, to znajdowali się również ojcowie. Co fajnie. I czy pamiętasz takie pierwsze odkrycia, takie pierwsze rzeczy, które cię złapały nie tylko za... po prostu złapały cię za serce w tym wszystkim. Tam u Moniki, tam na tych warsztatach. Pierwsze sprawy, które mnie złapały za serce, to tak naprawdę powiedziałam pierwsze takie zdanie, że moja rzeczywistość jest szara, a Monika powiedziała, że jej rzeczywistość nie jest szara. I to mnie zastanowiło. A bądź co bądź ta sama rzeczywistość niby, nie? Dokładnie tak, nawet to samo to miasto, same, to samo osiedle. To samo miasto, nawet to samo osiedle. Tak. No i tak zaczęłam odkrywać barwy tej rzeczywistości, nie tylko odcienie szarości, ale bardzo, bardzo kolorowe. Jest dużo kolorów w moim życiu w chwili obecnej. Tak to się zakolorowało. Tak. Powiedz mi, a jak te zmiany się odniosły na inne osoby w twoim życiu? Jesteś mamą, czyli dzieci. Tak, jestem mamą dwójki dzieci, fantastycznych nastolatków. Moja córka niedługo skończy 17 lat i chyba najbardziej oddziałuje na nią, bo ona łaknie teraz i pragnie tego i widzi moją zmianę. No, mam chwilę wzruszenia, nawet jak o tym mówię w tej chwili. Pięknie. Ponieważ moja nastolatka napisała w podziękowaniu dla pani Moniki list. Ojejku. Tak, za to, że ja się zmieniłam. No to najpiękniejsze chyba, co mogło się wydarzyć. A nastolatki, moje wrażenie jest, że nastolatki to chyba ze wszystkich ludzi to jest ta grupa, która jest najbardziej wrażliwa. Tak. Ta wrażliwość u nastolatek aż wybucha z nich, a że one nie są w stanie tego jakoś ogarnąć czasami. Więc to tak, to by ją... Taka zmiana u mamy, bądź co bądź bardzo bliskiej osoby. Tak, to prawda. To i podziękowała za to, że jest teraz tak, jak ona chciała, żeby było zawsze. Tak. To pięknie. No to Monika się chyba nie zmartwiła, prawda? Nie, bardzo się cieszyła, wzruszyła również, bo to były... No różne podziękowania otrzymywała, ale od dziecka mamy, która uczestniczyła w jej warsztatach jeszcze nie. Jeszcze nie. A jakieś takie inne gesty też spotkałaś się z rodziny? Z rodziny? No tak, moja siostra rozpoczęła przygodę ze swoim rozwojem osobistym, tak można to powiedzieć. Podsyłam jej książki, podcasty. No i tak też widzę, idzie w dobrym, fajnym kierunku. Coś to sięga. A jeszcze zanim włączyłem mikrofon, powiedziałaś mi o swoim mężu i o jego komentarzu. Tak, mój mąż w pewnym momencie, jak już się wkręciłam, można powiedzieć troszkę głębiej w rozwój osobisty, powiedział, że teraz jesteś taka fajna się zrobiłaś. O, tak. Taka fajna. Taka czyli fajna. Zobacz, to jest fajnie, no lepszego słowa nie mam na to. Czyli zobacz, ten rozwój osobisty w twoim wypadku nie poszedł w tym kierunku, że te osoby, które są bliskie w twoim życiu, wasze drogi się jakoś przestają być kompatybilne, tylko poszedł w tym kierunku, że jesteś jeszcze bliżej siebie. Jeszcze fajniej wam jest ze sobą. Takie odnoszę wrażenie. Dokładnie tak. Jest fajniej i no zdecydowanie dużo fajniej. 21 lat spędzonych razem, duże doświadczenie. To więcej niż średnia. Tak, no dużo razem przyszliśmy, a teraz doceniam jeszcze bardziej, jestem wdzięczna za to, że jest ze mną, że ja mogę go kochać i on kocha mnie. To jest... Czyli jeszcze nie stara, ale już dobre małżeństwo. Tak, tak. Wiesz, rozmawialiśmy trochę już o tym, jak inni ciebie postrzegają i postrzegają te zmiany w tobie bardzo pozytywnie. I z wdzięczności. To wszystko jest razem bardzo takie logotaktyczne, nie?
A czy twoje spostrzeganie tych samych ludzi, tych samych miejsc, tych samych sytuacji życiowych też się zmienia? Zdecydowanie się zmienia. Ja więcej dostrzegam dobra w sobie przede wszystkim, no i w innych ludziach też. Nawet ostatnio mój syn zadał mi takie pytanie, jeśli możemy je przytoczyć. Ile ma lat syn? Na jakim jest etapie? Syn skończył 12 lat. Okej, fajnie. Tak, i zadał takie bardzo poważne pytanie. Mamo, kto jest najważniejszy na świecie dla ciebie? No i moja odpowiedź brzmiała: ja sama. Na to... Polska mama na takie pytanie odpowiada: ja sama. Tak. Tak, no to zupełną... jestem przekonany, że Iwanka się ucieszy. Z zupełną szczerością i naprawdę radością mogłam opowiedzieć coś takiego, bo 2 lata temu nie powiedziałabym. Powiedziałabym oczywiście: synu, ty jesteś dla mnie najważniejszy. No cię oczywiście, na kto inny, tak. No tak, ale z tego, że ja jestem dla siebie najważniejsza, to wypływa później to, że dzieci są ważne, mąż jest ważny. Jak to fajnie się układa, jak to jest razem kompatybilne. To nie jest tak, że jedno albo drugie. Nie, to jedno z drugiego wypływa. Tak. Właśnie. Bardzo fajnie. Jak myślisz, kiedy to nas zaprowadzi dalej? Nie wiem. Myślę, że ku dobremu. Jeszcze bardziej. Żyjmy coraz lepiej, coraz lepiej, prawda? Żyjmy coraz lepiej, dokładnie. Wczoraj właśnie wracałam z pracy. No i znowu burza, niestety od kilku dni w Puławach jest tak, że po południu spotykają nas burze i tak zaczęłam biec, żeby mnie nie złapał deszcz. I w pewnym momencie ten deszcz jednak mnie złapał i pewnie 2 lata temu bym biegła, żeby dobiec do domu, żeby nie zmoknąć, a wczoraj szłam i z zupełną radością przeżywałam to, że idę sobie w deszczu. Cieszyłaś się deszczem. Tak, dokładnie tak. A to już letni deszcz. Czerwcowy, tak. Dokładnie. W Puławach i ta zmiana w nas zupełnie zmieniła ten deszcz. Zupełnie zmieniła postrzeganie moje tego deszczu. Tak. Fajnie. Jakby i tobie, i mnie ktoś parę lat temu powiedział, że jesteśmy w stanie zmienić deszcz, to byśmy mu nie uwierzyli, choćby nie wiem co. Na pewno. Jejku. Serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę i dla mnie było w nich kilka takich wzruszających momentów, że mam oczy zaszklone, tak samo jak widzę u ciebie. Tak. Bardzo nawet. Także bardzo fajnie, trzymaj się dalej tej drogi, chyba nas nic z tej drogi już nie odciągnie, choćby nie wiem co. Nie, bardzo dziękuję. To ja dziękuję i do usłyszenia. Dzień dobry, kochani. Wysłuchaliśmy kolejnego nagrania rozmowy Tomka Gniata z jego gościem. Dzisiaj była to Joasia Cięciara. Nie znam Joasi osobiście. Nigdy z nią nie rozmawiałam. To znaczy, kiedy wy będziecie słuchać tego, co ja teraz mówię, to tak, już będę po rozmowie z nią. Ale do dziś znam ją tylko i wyłącznie z Facebooka, z jej pełnych entuzjazmu komentarzy, z jej takiej ciepłej, miłej, radosnej, powiedziałabym, obecności na stronie Żyjmy Coraz Lepiej, ale wcześniej też komentowała również moje posty wszelkiego rodzaju. Joasia jest jedną z tych osób, które, jak słyszeliśmy, nie słyszały o mnie, o logodydaktyce, dawno temu. Tomek rozmawiał czasami z osobami, które idą w sposób bardziej lub mniej zdecydowany drogą rozwoju osobistego pod kątem modelu logodydaktyki. Idą wiele lat. Niektóre z tych osób no, znam nawet lat 20. Ale tu mamy sytuację, w której no, Joasia poznała logodydaktykę niedawno. Poznała ją zresztą przede wszystkim za sprawą Moniki Tusińskiej, z którą rozmowy jeszcze tutaj nie było, aczkolwiek rozmawiałam z nią na Facebooku.
z Moniką, która prowadzi warsztaty dla mam, dla kobiet. Jak powiedziała zresztą Joasia Cięciara, to się nazywa Szczęśliwa Mama, ale to jest taki zabieg trochę marketingowy, polegający na tym, że no mamy chętnie zrobią coś dla swoich dzieci, w każdym razie chętniej niż no, dla siebie. Ja osobiście tak nie uważam, ja uważam, że robią też chętnie dla siebie różne rzeczy, jeżeli tylko wiedzą, że warto, jeśli się je właśnie do tego przekona, ale tak, fakt, dla dzieci robi się zdecydowanie więcej. I Joasia trafiła na te zajęcia Moniki, no pewno po to, żeby być lepszą mamą, żeby traktować swoje dzieci bardziej tak, jak chciałaby, jak jest to zapewne w marzeniu każdej matki. I od tego właściwie zaczęło się jej spotkanie z logodydaktyką, spotkanie z książkami, z tym, co ja robię na Facebooku, no a przede wszystkim z Moniką Tusińską, która jest propagatorem tejże logodydaktyki, ale jednocześnie no prężnie gdzieś w obszarze takiego rozwoju osobistego działa w Puławach. Zresztą Joasia Cięciara jest dla mnie takim symbolem tego, co może zadziać się dobrego, fantastycznego w jakimś mieście, w jakimś regionie, w jakimś okręgu, jeśli znajdzie się kilka tylko osób, które no, chcą, aby działo się coś dobrego, które chcą, aby ich życie stawało się coraz lepsze. Tak się ostatnio składa, że z tego kręgu właśnie Puław spotykam się z różnymi osobami i no właśnie Joasia Cięciara jest też przykładem dla mnie takiej osoby, która no robi dobrą robotę w środowisku, robi dobrą robotę w tym miejscu, w którym mieszka, w kierunku właśnie tego, żeby jeszcze lepiej żyło się nie tylko jej samej, ale też innym ludziom. I tak zresztą chciałabym ją jakby przedstawić również w rozmowie facebookowej, żeby no może zachęcić ludzi do tego, aby robili pewne rzeczy, aby działali. Okazuje się wtedy, że znajduje się wspaniałych znajomych, tworzą się przyjaźnie. No i oczywiście tak jak mówi o tym, proszę zwrócić na to uwagę, Joasia, życie zmienia się całkowicie. Joasia poszła na warsztaty po to, żeby być lepszą mamą. I oczywiście uzyskała ten cel. Tak pięknie jest słuchać tego, jak mówi o tym, jaką teraz jest matką. No, dowód, jaki dostała od swojej córki, która podziękowała Monice Tusińskiej, tej, która prowadziła warsztaty dla szczęśliwej mamy, no, za swoją jakby nową, jeszcze lepszą mamę. No jest na to największym dowodem, że tak jest. Bardzo ładnie brzmi Joasia, bardzo bym chciała, żeby w jej życiu zdarzało się bardzo dużo innych jeszcze cudów takich logodydaktycznych, jakbym powiedziała, to znaczy takich cudów, które wynikają z przestrzegania, z życia w taki sposób, w jaki ten model proponuje, bo naprawdę, jeśli się tylko dobrze popatrzy dookoła, to te cuda się zdarzają. Joasia Cięciara jest wielką inspiracją, wielką zachętą dla ludzi, którzy no właśnie nigdy przedtem nie wchodzili na drogę rozwoju osobistego. Mam nadzieję, że ta rozmowa z nią skłoni do tego no, kolejne osoby. Dziękuję bardzo, Tomku. Dziękuję bardzo, pani Asiu. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.
Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.